Witam was na Singracze, z tej strony K-Wolf, a to jest Północne Granie i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LoL'a, moi drodzy. Tym razem to będzie odcinek jakby remówiony, ponieważ to nie jest na żywo. Miałem tutaj taką jedną ciekawą grę, którą chciałem wam po prostu pokazać, więc to będzie replay, komentarz do replayu. Tutaj trochę bawiłem się hadem, bo nie jestem pewien. Tak naprawdę chciałem wiedzieć, jak tutaj pokazać wam te wszystkie statystyki i tak dalej. Więc tak, gramy Jinx przeciwko Lucianowi i mamy też Lulu. Ogólnie mamy dosyć papierowy team, ale przeciwnik także, tylko że oni mają troszeczkę więcej CC niż my mieliśmy. I to będzie bardzo, bardzo interesująca gra i mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Ponieważ wyjątkowość jej polega na tym, że to jest jedna z tych historii, w których niepoddawanie się przyniosło, jakby to powiedzieć, nieoczekiwane rezultaty. Może troszeczkę mamy spoiler, ale gra jest na pewno ciekawa, więc to będzie full komentarz. Całą sobie ją przejrzymy. Ona nie jest długa, moi drodzy. A mam nadzieję, że czegoś się z niej będziecie mogli nauczyć i jakieś wnioski też wyciągnąć. To jest gra rankingowa, moi kochani. Rankingowa, ponieważ, że tak powiem, wspinanie się jest prawdziwe i to jest jeszcze przed moim wybiciem serii. Udało mi się w końcu wbić serię do platyny. Jeszcze jej nie rozegrałem. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście widzieć gry z serii platynowej, awansu do platyny. Jeśli nie, no to sobie zagram osobiście. Jeśli tak, to napiszcie mi. No i wiecie, standardowo, jak to zwykle w moim przypadku bywa, bardzo szybko się poddaję. I tutaj było po części też tak samo, zresztą zaraz zobaczycie, chociaż początek był całkiem ciekawy i udało mi się tutaj, że tak powiem, zdobyć trochę surówki. Jak widzicie, przeciwnik jest bardzo, bardzo agresywny. Nasza Lulu poleciała za ich supportem i udało się jej zabić, i to jest first blood. Niestety Lucian miał cooldowna i troszeczkę ją przybił, ale ja zebrałem resztę, więc mamy 2 do 1. W drugiej minucie bardzo ładnie się nam to zaczęło i myślałem sobie, okej, nie będzie tak źle. Później kontynuujemy naszą farmę. Niestety tak jak dobrze szło mi oraz Lulu, przynajmniej na początku, nie do końca można było powiedzieć to samo o naszej drużynie. Co zresztą zobaczycie. Z mojej drodzy, powiem wam tak, współczynnik, tutaj popełniłem straszną bzdurę, po prostu nie doceniłem przeciwnika, za bardzo się zrelaksowałem, można powiedzieć, i popełniłem po prostu karygodny podstawowy błąd, nie odszedłem, jestem bez supporta, powinienem był spierdalać, a ja chciałem sobie jeszcze trochę pofarmić, zapominając, że Thresh ma po prostu całe CC świata, jakie potrzebuje. Więc od razu przyciągnął Luciana, złapał mnie jeszcze raz, drugim skillem, no i mnie zabił, więc no to nie było zbyt fajne z mojej strony, to było bardzo głupie. No ale błędy się zdarzają, się troszeczkę za bardzo rozluźniłem tak naprawdę. Ja nie lubię grać przeciwko Threshowi, Thresh mnie po prostu irytuje totalnie. Ale no czasami trzeba stawić czoło własnym lękom. Więc no tutaj ewidentnie spierdoliłem i mówię sobie, dobra, ale spokojnie, jeszcze nic się takiego nie stało i wtedy zginął Zed. I to jeszcze mówię, no dobra, zginął Zed. Z Zedem jest o tyle problem, że jeśli on się nie nafiduje, to później będzie niezbyt przydatny, można powiedzieć. Tak samo jest z Yasuo. O ile Yasuo się na początku nie nafiduje, bo nie ogarnia postaci, to później też jest z nim słabo. Więc jeszcze się nie zniechęcałem, po prostu postanowiłem, że skupię się na farmie tak jak mogę. Ale już w naszą stronę, tak jak widzicie, tam na minimapie szła Epika. Pomimo tego, że jesteśmy puszczeni pod naszą wieżę, to ta mała poczwara będzie też przyjdzie i będzie robiła tutaj troszeczkę tym. Na razie się dosyć dobrze bronimy. Mówię, ta Lulu była bardzo, bardzo fantastyczna.
Więc odpchnęliśmy przeciwnika od naszej strony. Ale Ewka już tutaj niestety nadchodzi. No jest właśnie to w tym replayach, że wiadomo dokładnie co się dzieje. No i w tym momencie oni ją przyciągnęli i złapali ludu. Ja nie mogłem jej w ogóle pomóc. I Zed szedł od boku, dlatego ja zostałem, chociażby robić jakąś presję. Niestety jednak nie był w stanie nic konkretnego wykonać. Skończyło się na tym, że przyszedł, zrobił szum i poszedł. Nikogo żeśmy nie zabili oprócz tego, no pomimo tego, że wszyscy są bardzo, bardzo nisko. I tutaj Zed razem z Kazykiem zrobią coś, co po prostu sprawiło, że mówię sobie, ja pierdolę tą grę. Nie gram w to, patrzcie co oni robią. Tower Dive użył cienia, żeby podejść bliżej, więc już nie mógł się jeszcze przystopować bliżej. I później już nie miał, oni byli za daleko, nie miał w co bić, bo to nie jest postać range'owa, tylko melee, więc on zginął. I później Kazik wskoczył, został zdecelowany przez Thresha, jak widzieliście, i też zginął, obydwaj zginęli pod wieżą. Jeden miał full HP, drugi miał większość HP, tamci byli na kompletnych lowach, na dwa strzały tylko. Cyk, cyk, już by było po wszystkim, niestety nie udało się. I w tym momencie mówię, okej. Tylko gra przegrana gra. To co ja się będę starał? No i można powiedzieć, że przestałem się starać. Pomyślałem sobie, że jeśli już mam grać z takimi pierdołami, no to chociaż to sobie pofarmię, tak? Więc skupiłem się znowu na tym, żeby robić jak najlepiej farmę. To nie będzie jedyna taka po prostu fantastyczna akcja, a pamiętajcie, że to jest wszystko na poziomie golda, tak? To nie jest, to jest na poziomie golda, ja sprawdzałem później, to były goldy. W przeciwnym teamie były platyny. I po prostu akcje, które oni odpierdalają, to nie rozumiem tej gry. Dlatego ja chyba po prostu sobie dam spokój z tym czymś w przyszłym sezonie, bo szkoda na to naprawdę nerwów. Bo nie rozumiem, jak można robić takie kretyńskie błędy, to znaczy ja też zrobiłem w tej grze błąd, przyznaję się, nie doceniłem przeciwnika, zrobiłem kretyński, kurewski błąd, tak? Ale z drugiej strony, ja bym nigdy nie zrobił czegoś takiego, żeby wskakiwać pod wieżę. No i tutaj znowu przyszła Ewka. Prawie udało nam się zabić Thresha, prawie. Ja tutaj też zwątpiłem, ponieważ widziałem Ewkę i mówię, nie będę podchodził do niej bliżej, ale niestety jej nie zauważyła chyba, nie widziała jej. Ja wiedziałem, że ona tam jest, dlatego się tak nie wychylałem do przodu mocno, ale ona niestety chyba jej nie zauważyła, jak ona przyszła. I zginęła. I w tym momencie pisałem właśnie, że przecież widzieliśmy, że ona tam jest, po to, że się tak blisko wchodziła, no ale tamta tylko sobie i tyle. Wyjebane. Ale okej. Więc jest w 8 minucie 9-2. I jedyne dwa kille, które były po naszej stronie, to jest oczywiście mój i Lulu, więc hura dla nas. Tutaj też mnie próbował straszyć, ale mniej więcej wiedziałem, gdzie będzie przeciwnik, więc nie bałem się za bardzo, że mnie zaatakują z tej strony. Poza tym wiedziałem, że FK jest na górze, to się wtedy już w ogóle rozgroźniłem i znowu wróciłem sobie do farmienia. FK bardzo dużo odpierdalała tutaj, bardzo dużo robiła pracy. Więc to było fajne. Natomiast fajne dla przeciwnika oczywiście. No i już mamy w 9 minucie 10-3, czyli to w sumie sumarum daje nam jeden trochę, no ponad jednego killa na minutę. Moja drużyna padała jak muchy. I tutaj też właśnie wiedziałem, tak miałem przeczucie jak Zed szedł, że tu będzie niestety problem. Przyszła Lissandra i zginę, ponieważ no to już było za dużo, nie miałem możliwości jak zareagować. Rzuciłem tylko bombę, ale niestety nie udało mi się nikogo zabić. Lucian w końcu padnie. Nie padnie, przepraszam. I to jest największa po prostu jakaś, nie wiem, kompletna. Taki moment, że on po prostu nie padł od tego. Właśnie pomyślałem, że padnie, ale on nie padł ostatecznie. W międzyczasie biegnie Kha'Zix. I Kha'Zix tutaj znowu odpierdoli manianę. Ma full HP, ma Reda. I chce zaatakować Lissandrę, która nie użyła ulta.
I to będzie najłatwiejszy kill ich życia. No. Więc oddał red buffa FC. I w tym momencie Efcia miała 3-0, Lissandra 3-0, Lucian 4-1, Trierz miał nawet 2-1, a myśmy mieli nic. Lubia 1-4, więc no mówię, no to jest kompletnie przegrana gra. Ale... nie zniechęcam się. Co prawda przy głosowaniu głosowałem za tym, żeby się poddać. Bo nie wierzyłem w ogóle w tą grę. Aha, tutaj znowu zostanie złapana. No, wiem, rozumiem, chciała owardować, ale z drugiej strony wiedząc, że Thresh łapie tak dobrze haki, ja już nawet jej nie próbowałem pomóc, bo co miałbym zrobić, tak? Nie jestem w stanie obronić mojego supporta w żaden sposób. Mogłem rzucić bombki może, ale to by mi za dużo nic nie dało. A Thresh oczywiście poczuł wiatr w żagle i zaczął się robić bardzo, bardzo agresywny. I tutaj zdali dupy, bo właśnie ta agresywność spowodowała, że się troszeczkę za bardzo rozluźnił i mówią, że to jest dobry pomysł, żeby mu tower dewować. To nigdy nie jest dobry pomysł, żeby tower dewować. Więc popełnili ten sam błąd, który Zed z Kazikiem zrobili wcześniej. Dewują dwa papiery pod wieżą. Bardzo fajnie, ale to nie działa, tak? Więc zdobyłem killa. I tak sobie pomyślałem, że w sumie sumarum idioci są po obydwu stronach. Nie obrażając nikogo, tak, ale no sami widzicie, jak to wygląda, tak? Więc idioci są po obydwu stronach i może jednak by się to udało zrobić, tak? Teraz Jinx jest taką fajną postacią, że jeśli się ją dobrze zbuduje, jeśli ma się możliwość ją zbudować, to ona później przechodzi taki pewien próg bez odwrotu i ona jest naprawdę mocna. Ona potrafi być może nie tak mocna jak w obecnym patchu jest Kog'Maw i Twitch, ale jest na pewno bardzo blisko nich, ponieważ tak, to jest bardzo szybko strzelający AD carry z dosyć dużą, to znaczy z możliwością właśnie regenerowania siły dzięki temu, że ona szybko strzela i może szybko wyrzucać siebie, wypluwać z siebie ten damage. Tutaj znowu kolejny, że tak powiem, potrójny gang na bocie. Wszyscy padają na lewo i prawo, ja się staram nie ginąć. I na razie mi to wychodziło no, w miarę dobrze. Trzy osoby na bocie i przychodzi też tutaj do nas Ksik. Więc ja staram się troszeczkę tutaj damage wypuścić, bombkami coś porobić. Znowu rzucam bombę w tą stronę. Tamta rzuciła ulta. Spudłowałem mojego ulta. Ale udało się nam zabić Luciana wspólnymi siłami. No i teraz nie pamiętam czy... Tak, ja zdobyłem kolejnego killa na Lissandrze. Szczęśliwie, chociaż nie do końca zasłużyłem na niego. No i tutaj oczywiście oni odpierdolą manianę. Ten Z po prostu żal. 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 Kompletny żal. No i Kazik też oczywiście niczego nie zrobi, ponieważ przyszła Ifcia. Go poskłada, więc no dobra, no zabił Thresha, ale to nie było warte niczego. Nie było warte, zabił Thresha, ale Efcia zdobyła buffka i to był kolejny kill na jej koncie. W ogóle rozgrałem sobie też już jedną grę nową Evelynką i to jest bardzo, bardzo fajna postać do grania teraz i ma bardzo, bardzo fajny efekt, kiedy robi się niewidoczna, bo jest wszystko takie w takim echu, jakby była pod wodą. Taki fajny efekt dźwiękowy jest. W ogóle oni zaczynają się bawić nowymi takimi konceptami. Jeśli ty jesteś zaczarmowany przez Efcie, to masz taki specjalny graficzny efekt na ekranie. Tak samo z nowym udrem, nie przepraszam, Urgotem. Jak Urgot złapie cię na ulti i cię przyciąga, to cały ekran się w łańcucha jakby, łańcuchy oplatają i to jest bardzo fajnie zrobione i fajnie by było, gdyby wymyślili coś takiego na pozostałych czempionów i na przykład dodali do starych czempionów jakieś reworki, bo to tak długo jak to jest uzasadnione ultem, ma to sens, to jest bardzo fajny efekt. Więc tak, jest 19-8. Ja już zaczynam trochę walić razem z Lulu. Jestem w stanie nieźle tutaj poruszyć niebo i ziemię. On splaszował mojego ulta, co było fantastyczne. Ja przeżyłem przykład tylko dzięki jakiemuś, nie wiem, super luckowi.
Ale oni poszli dalej, idzie Z, tylko Z za dużo nie jest w stanie zrobić i tu leci teleport i niestety nie wiem, nie pamiętam czy on... Nie, on nie zabije tego Luciana, tarcza, tu już jego ult się sproksował, nie ma nic, przyszedł kot, nie są w stanie nic zrobić. Wieża jeszcze nie padła, Kazek jest gdzieś daleko. No i później Lisandra zabiła Lulu podchodząc z boku. Więc no, nie idzie to dobrze, nie idzie to dobrze w ogóle. No i zabrali nam tą wieżę. Więc jak widzicie, w 15 minucie już jest 21-8. I to jest jedna z takich gier, w których w tym momencie raczej nie wierzysz w to, że może ci się uda. Przepraszam bardzo, 21-8. Oni są kompletnie nafidowani. Ale ja jakiś tam damage wypuszczam, widzicie. Całkiem niezły. Tutaj Lisandrze uda się przeżyć jakimś cudem, dzięki Zoni. Ja prawie wyleciałem prosto w kota, ale udało się. Tutaj są wszyscy, cała piątka, wszyscy są na low. Lulu oczywiście znowu nie docenia przeciwnika, nie wiem, zapomniała, że oni mają kota, tak? Więc jebła się prosto w niego. Nasi dwaj bohaterowie, no, dwa papiery. Kazix dzielnie zabił Thresha, okej. Okay. I tutaj chyba oni zapomnieli, że ja też mam dosyć mocnego ulta, więc to było takie wzajemne po prostu niedocenianie siebie nawzajem. Ja tutaj nie doceniłem Efci. Zapomniałem, że ona ma teraz takiego fajnego ulta na one-shotowanie. Więc zabiła mnie i w tym momencie no, mamy takie wyniki. Ja mam 4-3, Kazik ma 4-4-4. Reszta nie warta wzmianki. 7-0 dla Ewelinki, 7-3 dla Luciana, 4-2 dla Lisandry, 3-2 dla Kota i 4-4-12 dla Thresha, który robi fantastyczną robotę. 25-11, 17 minuta. W tym momencie można byłoby się poddać, prawda? Ale jednak nie. Zauważcie, nie komentuję, jakie itemy buduję, ale widzieliście to na ekranie. Więc tak, na pewno prędkość jest ważna, na pewno lifesteal jest ważny i później damage jest ważny. Nie idziemy w żadne o defensywne itemy, praktycznie żadne. Oprócz, nie wiem czy to, nie pamiętam już teraz, czy zdążyłem zabudować GA, no chyba nie. Zresztą mówię, ja mówię, nie będę walczył bez powodu, bo co mi to da? Więc ja sobie po farmie. Farma mi daje golda, gold daje mi buildy. Tutaj spróbuję trochę ludu pomóc. Niestety nie za dużo mogłem zrobić. Sam też się niestety pierdoliłem, bo co dłużej było. Więc tutaj kolejny raz zginąłem. I węzłą nam następną wieżę. Jest tam 4 wieże do jednej. Tam Kazik się kręci, ale on chyba nic nie zrobi, zabiera. I będzie tutaj jedno taki fajny moment, w którym uda mi się coś ciekawego zrobić. Oni nam oczywiście wieżę wezmą. Nie ma Kazika. Kazik postanowił, że w tym momencie będzie farmie. Fajnie, ważniejsza jest farma dla niego niż pomóc nam. Więc okej, okay, Z był AWK po części. Ja się zastanawiałem, czy w ogóle wyjść ze spawpointa, ale wyjdę. Potem jak kupię sobie przedmioty. Więc oni otworzyli nam już bazę. Mamy otwartego inhibitora w tym momencie. Ja nie lecę za nimi, bo uważam, że to nie jest warte. Jak mam tutaj taką farmę, tak? Już mi się nie chciało starać, zaznaczam, tak? A więc dwa czynniki w sumie co mają, muszę to zaznaczyć. Dwa czynniki, które spowodowały, że żeśmy ostatecznie wygrali. I tutaj udało mi się zebrać Ewelinkę. Shutdowna na niej miałem, więc to było cudowne. Tutaj uda mi się zabić kota. Też tylko fuksem, ale dzięki pomocy Lulu. Tak, dzięki pomocy. Dzięki temu, że duży damage wypuszczam. Ale udało mi się zrobić shutdown na FC, jak widzieliście. To było fantastyczne. Dało mi troszeczkę goldowego boosta. Więc mogłem kupić kolejne ważne itemy, tak? To więc pierwszym czynnikiem jestem ja. Drugim czynnikiem istotnym był Tito. Wbrew pozorom, który sobie nie radził, ale ostatecznie do zwycięstwa doprowadził nas Tito. Po części. W dużej części ja. Nie chwaląc się.
Ale Tito był istotnym elementem, czy tam współczynnikiem, czy jak to określić. Ponieważ Tito ma dwie rzeczy. Szygumę i oczujebkę, czyli blinda. Te dwie rzeczy pomogą nam w późniejszej grze. Ale na razie przegrywamy. 5 wież do 1. 30 do 16, więc jest fatalny wynik. Nie spuszczeni nam inhibitora, ale to nie potrwa długo, ponieważ my nie obronimy go. Z tego co pamiętam, nie będziemy mieli jeden inhibitor, tak, to też w ogóle. Tutaj ten wież chyba nie wiedział, z czym ma do czynienia. I weźmie go Ludu. Efcia też chyba za bardzo się rozluźniła, myślała, że jest w stanie coś już tutaj zrobić. Właśnie Efcia pozrobiła ten taki podstawowy problem, że ona jak się wcześniej grze nafidowała, to ona myślała, że ona w tym momencie złapała Boga za nogi i że ona jest niepokonana, że ona jest w stanie zrobić 1-5 i nas rozpierdoli za każdym razem, ale niestety nie tak to działa. Tutaj żeśmy zrobili jeden dosyć duży błąd, to znaczy no, nasze serce było po właściwej stronie, ponieważ nie żyje Efcia, nie żyje Kot, nie żyje Lucian. Może uda nam się zrobić Barona. Ale tu jak widzicie leci Thresh z pełnym życiem. Tu już jest Lissandra, która no, robi gnój. Zabiła dwóch naszych, my mogliśmy jedyne co zrobić to się wycofywać. Próbowaliśmy ją jeszcze zabić, ale niestety znowu poleciała Zonia. I skończyło się na tym, że to był najgorszy Baron Call na świecie. Rusty to przeżyje, ale oni tego Barona niestety zdobędą. Więc praktycznie żeśmy im go oddali ze free, bo wszyscy już zdążyli się zrespawnować. To nie, jeszcze nie jest ten moment, w którym cooldowny są bardzo długie. No i jak widzicie, nasz piękny, ukoronowany Baron. Szkoda, że to zniknie na koniec Worldsu, bo jest bardzo ładny ten wygląd Barona właśnie taki. No ale cóż, trudno się mówi. Więc nasz ukoronowany Baron spada. I no w tym momencie to już mamy przepieprzone, tak? I wiecie co? Naprawdę, powiedzcie mi, odpowiedzcie sobie na takie pytanie. Czy będąc na moim miejscu w takiej sytuacji, wierzylibyście, że jesteście w stanie to wygrać? Czy wierzylibyście w taką możliwość? Ja nie. Wierzyłem. Zwłaszcza, że teraz zginę. Udałem się złapać, bo już po prostu naprawdę nie miałem nadziei na tę grę. Ale pomimo tego, że tak, że tylko dwie osoby żyją, spuszczenie inhibitora, Ludu zginie teraz też i zostanie tylko sam Kazik, który złapie Luciana jakimś cudem. Oni wszyscy są na low, ok, mają miniony, ale oni nie skończą. To się na nich zemści. Że oni z jakiegoś powodu wszyscy są na low, Tito się zrespawnował w tym momencie i tam troszeczkę porobił gnoju. Ja się zrespawnowałem i będę miał no, po prostu rzut życia, buch. Ten się sflaszował i zginął Kot, więc to było bardzo, bardzo szczęśliwe dla mnie, że kot był na moim po prostu na polu mojej broni trajektorii, tylko dlatego, że Thresh się splashował. Thresh by przeżył to, więc faktycznie Thresh zabił Rengara sam z siebie. No ale dobrze, oni nie spuszczeni tego, dlatego że Tito się zrespawnował, oni już byli low i nie byli w stanie nic więcej zrobić. Więc to było fantastyczne, bo jedna wieża nam przeżyła i oni nie skończyli. Nie wykorzystali swojej szansy. Mogli, ale nie wykorzystali swojej szansy. Chociaż w sumie pewno by nie mogli, ponieważ zdążylibyśmy się zrespawnować wszyscy, ale by zniszczyli nam dwie wieże na pewno, a oni zniszczyli tylko jedną. Więc teraz tak, mamy otwartego inhibitora, jedną wieżę Nexusową zniszczoną, ale gra toczy się dalej, tak? Więc w tym momencie będzie walka o smoka, ale ja sobie uznałem, że nie będę się oczywiście bił z nimi, bo to nie prowadzi mnie do niczego, zwłaszcza, że mamy miniony wewnątrz bazy i one nam niszczą wieżę, więc ja zostałem, nie bawię się tam z nimi.
Lulu też dobrze zrozumiała intencje i się wróciła. Tamci oczywiście giną. Chociaż Lucian zostanie zabity. I tutaj Treszu popełnił błąd. Też chciał złapać Kazika na lowu. Krew mu zaszła na oczy. I to popełnił taki błąd jak... No w sumie to była gra błędów, wszyscy popełniali błędy cały czas w lewo i w prawo. No ale dobra, zamiast wejść środkiem bazy, choć nie było wszystkich, to oni siege'ują nas, naszego bot towera. I to dobrze, bo przynajmniej ja mogę się dalej farmić, tak? Myślałem, że złapię tą Lissandrę, ale nie. Ponownie oni obstawiają smoka. Nie ma nas tutaj niestety wszystkich, bo Tito poszedł na górę, a ja sobie dalej farmię. Uznałem, że nie będę wdawał się w bójki, nie będę wdawał się w walki, jeśli to nie jest potrzebne, tak? I chciałem przeczekać po prostu ze spokojem do momentu, w którym się zrespawnuje inhibitor. Uznałem, że to będzie najlepsze, jak to powiedzieć, rozwiązanie. Chociaż nadal jest 6 wież do 1, 38 do 24, 2 smoki do jaja, więc nasze rokowania nie są najlepsze. I teraz powiedzcie mi, czy faktycznie, czy przy takich statystykach byście grali dalej, czy byście się poddali? Znowu, ja mówię wam tak szczerze, ja bym się poddał, ale z jakiegoś powodu żeśmy się nie poddali. I ta gra mnie bardzo dużo nauczyła właśnie przez to, że żeśmy się nie poddali. Dobrze, więc tak, wracamy do naszego siege'u na bocie. Ja już mam fantastycznego wave cleara, ponieważ jestem Jinx. Jinx w tym aspekcie jest zepsuta. Oni tutaj próbowali nam coś zrobić i w tym momencie patrzcie, jak ja razem z Lulu potrafię damage robić. Tutaj sfaszowałem się do przodu. Bo chciałem ją zabić, tą Lissandrę. Też głupio, że zrobiłem to w ten sposób, ale zabiłem kota. No i Kazik posprzątał Luciana. I jak widzicie, trzech poszło za nic, więc mamy możliwość. Mieliśmy możliwość, ja zacząłem wierzyć, że mamy tą możliwość. Widzieliście, jaki damage zaczynam im zapodawać, więc... Ten build, jaki zrobiliśmy w kluczowi, fantastyczny fantastyczny wave clear. Musicie mi wybaczyć, że ten obraz skacze, ale jakoś tak to wygląda. No i tutaj zabiłem kolejnych dwóch. Niestety coś z moim replayem było nie tak najwyraźniej. Skacze obraz, no ale dobra, przynajmniej nudne momenty przepuścimy. Więc jak widzieliście, fantastyczny damage zadaję. Tutaj niestety zginąłem tylko przez to, że Lissandra użyła tego swojego ulta. No i tutaj wszyscy zostają już niestety poskładani. Tito zginie, bo nie miał gdzie uciekać. Na szczęście Zed przeżył. No tyle dobrze. Ja zginąłem, ponieważ złapała mnie na ulta Lissandra, nie byłem wystarczająco ostrożny. Ale już wypuszczam z siebie bardzo, bardzo dobry damage, więc pomimo tego, że cały czas przegrywamy te w sumie, bo spuszczyliśmy tylko jedną wieżę, to nie jest aż tak źle. Tutaj Kazik próbuje ją porobić, ale dobrze, że nie zdecydował się na gonienie jej, potem jak zobaczył ulta kota. Tutaj nie zginie, ponieważ się splashuje kot, a Z prawie, gdyby użył E, to już by go zabił. Niestety znowu zniszczą nam tego inhibitora, więc to jest niefortunne. Ale w sumie z drugiej strony nie szkodzi. Znaczy ja znowu zginę. Udałem się złapać. Ponownie tak samo jak wcześniej, udałem się złapać Thrashowi. Tutaj Z złapie Thrasha w mojej, jakby, nie wiem jak to nazwać, nie w mojej obronie, tylko zemście za mnie. Mamy dwóch niewidocznych przeciwko sobie. Kazix tutaj fantastyczną robotę wykonować próbował. To mu się niestety nie udało, do końca zabrakło troszeczkę damage'u. Jak widzicie, jaki jest skok, ja mam 10 do 7.
No, skoro widzicie, nie będę ich czytał, ale zobaczcie, co ja mam za itemy, tak? Czyli mam chuj, Kane'a, IE i Bloodthirstera. Nie robię żadnych defensywnych itemów. Kolejnym, który był mi potrzebny, to jest Static. I będę robił jeszcze jednego... będę robił jeszcze jednego lifesteala, wydaje mi się. No, to już... Znowu, myśmy się zdążyli spawnować. Patrzcie, jaki fantastyczny damage zadaje, jaka prędkość jest. Tito od boku, ja znowu ultem kompletnie obok, ale w tym momencie uda mi się zrobić fantastycznego snipa na Efci, która no, w tym momencie już zaczęła być troszeczkę bardzo zuchwała. No i teraz jest ten moment, w którym możemy spróbować zrobić barona, ponieważ cooldowny są wystarczająco długie i nie mają znowu trzech głównych postaci. Z Lucianem i Straszem jesteśmy w stanie sobie dać radę i teraz będziemy znowu robili barona, podejście numer 2. Lucian oczywiście już jest, ale na szczęście Tito, że tak powiem, bierze wszystko pod uwagę razem z Zedem. Co prawda Zed prawie zginął, ale zobaczcie, jaki fantastyczny damage, że ja robię z tego barona prawie, że sam. Wystarczy tylko Kazik z ja. Tam nie wiem, czemu Zed poleciał walczyć dalej, ja uznałem, że nie ma to sensu najmniejszego. Ale udało mu się zbić Thresha. Musieliśmy oczywiście obronić tą ostatnią wieżę, bez tej wieży to by było wiele, wiele gorzej. Ale możemy w tym momencie zająć się midem i teraz skończyłem IE, tak? To będzie jeden defensywny item w sumie, jaki robię. Jeszcze chyba będę miał lifesteala dodatkowego, ale nie jestem pewien, czy ja go skończyłem. Chyba nie, chyba go nie skończyłem. Jeden mi wystarczył do Thirstera. Chociaż jakbym miał jeszcze tamtego drugiego lifesteala'owego miecza z Quicksilverem, to byłoby o wiele, wiele lepiej, ale tego nie zrobię. No nie szkodzi. No dobrze. Więc mamy barona. Chcemy robić smoka, z tego co mi się wydaje. Odrabiamy straty, bo jest 43 do 36. Nadal przegrywamy w wieżach. Ale teraz posiadając tego barona, to jesteśmy w stanie ich tutaj siege'ować. Efcia, mówię, zrobiła się bardzo zuchwała. Na tyle zuchwała, że ona, nie wiem, myślała, że jest w stanie nas to flankować, czy coś takiego. Została złapana ona z kolei. Tutaj fantastycznie Lulu ich slowuje, dawała radę. Ja się dałem złapać niestety, ale tu pomógł mi jej ult. No i robi się z tego jedna wielka jatka. Rengaruś zginie. Co prawda nie ja go zabiłem, ale nic. Poleciało dużo fleszy, dużo rzeczy się porobiło. Ja nic oprócz tej Lisandry jakoś tak nie zabiłem. Niestety Zed chciał to złapać, ale on nie wypuścił się wystarczająco dużego damage'u. No i teraz lecimy na górę. I tutaj będzie ten moment, w którym po prostu szczęka mi opadła. Jak bardzo ta moja postać, jak bardzo Jinx jest skopana. Więc po pierwsze zobaczcie. Albo niech się scena sama rozegra. Zobaczycie, co się będzie działo. Zobaczcie to, ja tylko stoję po prostu i giną ludzie, nie? One jej się udało, to i kolejne. Giną ludzie, po prostu. Giną ludzie. Jeszcze Sroos, ulta. Easy. W ogóle się nie spłaciłem. Stałem w miejscu i ginęli ludzie. Lulu udało się zabić tą Efcię, bo mocno ją oklepałem. I w tym momencie żeśmy weszli od boku. Kolejny kill na moim tym, nawet się nie spłaciłem, szybko leci wieża, szybko leci Nexus. 45 do 46 wygraliśmy. Ja byłem tak, kurwa, co się stało? Co się stało? Jak to się stało? No ale widzicie, tak to się stało, moi kochani. Więc nie poddawajcie się nigdy, bo... Nawet grę, to było bardzo dużo szczęścia potrzebne, ale jeśli dobrze zbudujecie postać, macie postać, która ma znaczenie w late game'ie,
I no, gdyby oni mieli jakieś tanki, gdyby to były jakiekolwiek tanki, Seju, nie wiem, Poppy, Kugde, Cho albo Malph, tak dalej, nie wiem, Dariusz by tu był, to nie, nie dalibyśmy rady. Nie dalibyśmy rady, ale z tej racji, że on to był sam papier u nich, to miałem możliwość to zrobić. Tutaj jeszcze zobaczcie sobie na tabelę ostateczną, więc mówię wam, nie poddawajcie się, jeśli będą wam sprzyjały gwiazdy, to wam się uda, ale to jest znikome niestety. No dobra, była wygrana. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym nagrywał, pokazywał gry z placementowe promocji do platyny. A z mojej strony to na razie wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku i tymczasem dobranoc. Thank you.